30 września, Maja Makarewicz, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym X-ie między innymi o dożynkach prawicowych w Bychlewie, o babieńskich zespołach bluesowych, a także o osiągnięciach naszych zespołów sportowych. Babiańczanie raz jeszcze, tym razem w dość nieoczekiwany sposób, udowodnili, że nie są terenem rolniczym. Mimo dość intensywnej informacji przedwyborczej, mimo apeli do rolników na łamach lokalnych mediów, uprawnieni do głosowania nie wykazali większego zainteresowania udziałem w wyborach. Z terenu miasta Pabianice uprawnionych do głosowania było 749 osób. Przez 12 godzin, kiedy czynny był lokal wyborczy, udział w głosowaniu wzięło zaledwie 67 osób, czyli 8,94% uprawnionych do głosowania. Nie trzeba chyba dodawać, że głosowanie to nie było ważne, ponieważ by spełnić ten warunek, powinno uczestniczyć w głosowaniu powyżej 20% uprawnionych. Wczoraj w Bychlewie odbyły się regionalne dożynki prawicowe. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz Ruchu Odbudowy Polski i Solidarności Rolników Indywidualnych. Po mszy polowej reprezentanci ugrupowań prawicowych podkreślali znaczenie rolnictwa dla polskiej gospodarki oraz skrytykowali politykę rolną państwa. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś na dożynkach organizowanych przez NSZZ RI Solidarność i Ruch Odbudowy Polski, zrzeszonych w Federacji Prawicy Miasta i Gminy Pabianice. Jest to ważne wydarzenie w życiu naszej wsi. Zboże sprzątnięto z pól z dużym trudem, gdyż aura nie pozwoliła na sprawne przeprowadzenie żniw. Ale dzięki trudnej i mozolnej pracy nas, rolników, nie zabraknie chleba w żadnej polskiej rodzinie. Z przykrością muszę stwierdzić, że ten nasz trud nie został prawidłowo doceniony przez rządzącą w kraju koalicję. Kiedy nasilają się prace polowe, środki masowego przekazu informują nas, że może zabraknąć paliwa, a jeżeli nie, to na pewno będzie ono droższe. To samo dzieje się z węglem, który w krótkim czasie zdrożał któryś raz z rzędu. Nie wspomnę o innych towarach. Szanowni Państwo, trudy te musimy pokonywać sami, już od dziś, wybierając do izb rolniczych, a w niedalekiej przyszłości do Sejmu i Senatu, właściwych ludzi, oddanych polskiej wsi i narodowi polskiemu. Ludzi, którzy w doniosłych chwilach dla narodu wykażą się właściwą postawą. Razem z kolegami z Rolniczej Solidarności podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu prawicowych, niepodległościowych, opartych o wartości chrześcijańskie uroczystości. Decyzja ta wypływa z pragnienia zamanifestowania sprzeciwu wobec tego, co dzieje się obecnie na scenie politycznej naszego kraju. Obserwując to, co dzieje się w naszej ojczyźnie, można zdecydowanie stwierdzić, że państwo polskie nie jest ani praworządne, ani sprawiedliwe i więcej je łączy z PRL niż z niepodległą Rzeczpospolitą. Laureatka Ogólnopolskiego Festiwalu Widzieć Muzyką Kielce 92 Wiesława Stolarczyk przygotowuje w Pabieńcach koncert łączący różne gatunki muzyki. Wystąpią także goście zaproszeni przeze mnie. Wystąpi znany łódzki piosenkarz, znany nie tylko w Polsce, ale i za granicą, kompozytor, autor tekstów Krzysztof Cwynar, twórca sceny integracji i festiwalu dla młodzieży sprawnej, inaczej festiwalu w Busku. Wystąpi zespół Rykersi z Lublina, moi przyjaciele. Wystąpi także śpiewający aktor Darek Komar. I ja myślę, że to będzie wspaniałe przeżycie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na ten koncert. Odbędzie się on w listopadzie i termin ostateczny zostanie podany do publicznej wiadomości. W klubie bilardowym przy ulicy Mariańskiej kolejny raz zaprezentował się pabieńskim słuchaczom zespół Blue Haze. Zespół Blue Haze jest jednym z 6 zespołów pabienickich, który znajdzie się w Encyklopedii Polskiego Bluesa. Obok niego znajdą się tam Little Fox Band, Blues Temper, Tipsy Drivers, All Right Now i Ebbe Kells.
W żadnym innym mieście w Polsce nie ma tylu zespołów bluesowych na poziomie wymaganym przez autorów encyklopedii. Zespoły bluesowe przyciągają uwagę wielu Pabianiczan, nie tylko młodego pokolenia. Na koncertach tych zespołów trudno znaleźć wolne miejsce na widowni. Na Mariańskiej przeniesiono nawet scenę na drugą część sali z myślą o widzach. Decyzja ta okazała się słuszna. Do momentu, kiedy gościliśmy na koncercie, Kołowrotki naliczyły ponad 200 osób. Miłośników bluesa zapraszamy na koncerty co drugą sobotę. Na koncerty bluesowe zaprasza również restauracja Trzy Korony przy ulicy Zamkowej 1. W piątek można było wysłuchać koncertu zespołu Ebekels, mającego swoje miejsce w Encyklopedii Polskiego Bluesa. Współwłaściciel restauracji, Andrzej Małyska, zapowiada wiele ciekawych wydarzeń bluesowych i kulturalnych. Wśród nich festiwal Pabianice Blues, Sylwester z bluesem, opowiadanie dowcipów przy barze i wiele innych. Przygotowywana jest też duża scena na pierwszym piętrze budynku. Koncerty w Trzech Koronach odbywają się w piątki co dwa tygodnie. Szerzej o kulturze w magazynie Wokół Sceny w czwartek 10 października. Dobrze zaprezentowały się nasze zespoły w rozgrywkach ligowych. Koszykarki MTK zrehabilitowały się za ubiegłotygodniowy Falstart i tym razem w meczu o punkty ligowe pokonały zespół Polifarbu 88-80. Piłkarze PTC zdobyli po ostatnich niepowodzeniach jeden punkt ligowy, remisując na własnym boisku z KKS Koluszki 1-1. Natomiast sprawcą sensacji byli młodzi piłkarze Włókniarza Trzy Korony, którzy na boisku drużyny mistrza Polski Widzewa Łódź pokonali bezpośrednie zaplecze drużyny mistrza 5-1. Szczegóły w jutrzejszym wydaniu Wiadomości Sportowych. Panie trenerze, za 4 tygodnie wyjątkowy mecz ligowy, mianowicie derby z Włókniarzem. Jakie rokowania pana są przed tym meczem? No jak przed każdym meczem, no każdy z każdym może wygrać i przegrać. No to będzie to normalny, dla mnie normalny, zwykły mecz. Ale sądząc po wynikach, nie najlepszych, ale jednak i miejsce w tabeli, no pana drużyna będzie tutaj faworytem, tym bardziej, że gracie na swoim boisku. No, faworytem, no, ja wiem, no, na razie na tabeli tego nie widać, żebyśmy byli faworytem, no, punktów mamy troszkę za mało. Gdybyśmy mieli trochę więcej punktów, to faworytem, a tak, no, różnie może być. No, ale jedna pozycja jednak wyżej. No i dodatkowo wzmocnienia zaszły, tak, w drużynie? No, na razie dwóch młodych chłopców, no, ale to jeszcze jest czas na to, bo musi czas upłynąć, żeby oni montowali się w zespół, troszkę pograli, bardzo długą przerwę mieli, w meczach nie grali przecież, no, to też potrzeba troszkę czasu, żeby oni po prostu byli pełnowartościowymi zawodnikami w tej drużynie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy państwu. Na następne informacje zapraszamy w czwartek.